Witam. Witam ponownie na kanale Orention. Moi drodzy, chcę wam przedstawić nowy cykl. Jest to, powiedzmy, taki wstępny tytuł Orention i Amiga. Moi drodzy, pierwszą grą, jaką wam przedstawię, będzie Lost Patrol. Gra bardzo, bardzo stara, z 1990 roku. Już może włączę, żeby się ładowała. Jest to... tytuł stanowi połączenie elementów gry strategicznej ze zręcznościówką. Rzecz dzieje się w Wietnamie. Rozbija się śmigłowiec i mamy przeprowadzić 7 rozbitków przez dżunglę do bazy, tak żeby mogli wrócić do domu. Zagrywałem się swego czasu w tę grę. Ma takie specyficzne, inne troszeczkę podejście do wojny, że tak powiem. No, pokazuje tutaj, że nie jest to przygoda taka, na przykład jak przedstawiana w Czterech Pancernych i Pies, takim serialu dla młodzieży, który pewnie wszyscy znają. Ale no, że jest to jednak rzecz straszna, giną ludzie, cierpią niewinni i tak dalej. Dobrze, gra nam się ładuje, ja to wszystko emuluję oczywiście, ale w taki sposób, no powiedzmy, stuprocentowo zgodny z oryginałem, tak żebyśmy mieli możliwość zobaczyć, jak to się grało ładnych parę lat temu. Mamy tutaj takie krótkie intro. O właśnie, leci nam się głowiec. Za chwilę jakieś kredyty chyba nam się pojawią. I cóż, pokrótce wam odrobinę opowiem o tej grze. Popatrzcie na to, posłuchajcie. Gra mieści się na dwóch dyskietkach o podwójnej gęstości, 880 kB, oszałamiająca po pojemność. Właśnie mieliśmy tych 7 rozbitków, ale jeszcze będziemy mogli się z nimi zapoznać. Główny ekran gry stanowi mapa. Stanowi mapa, po której będziemy się poruszali. Coś mi tu za głośno. O, właśnie. Nie słyszałem swoich myśli. Za chwilę ona nam się wczyta. No tak to wyglądało. Tak ja grałem w tę grę na Amidze 500 z 1 GB RAM. Ale zabawa była przednia. Cóż tu mamy? Tu mamy taki krótki panel z menu. Czy krótki panel? Taki panel sterowania jest u dołu. U góry będziemy mieli mapę. Dosyć szczegółowo wykonaną. Oczywiście grafika jest jak na tamte czasy. Zauważcie. Tutaj ten taki piktogram śmigłowca jasno-niebieski i ten krzyżyk czerwony to jest miejsce, gdzie się znajdujemy. Gdzie znajduje się nasza drużyna rozbitka. Więc dotrzeć mamy do tego Da Hawk. Myślę, że tak to się czyta. Te takie piktogramy karabinów to są bazy Wietkongu. Te takie, powiedzmy, nie wiem jak to określić, krzyżyki. Jasne to są wioski wietnamskie. Mamy tu rzeki, oczywiście drzewa te brązowe. Pola to tak jak to na mapie są jakieś tam wzgórza. I cóż, i ten czerwony krzyżyk to jest nasza grupa. I teraz tak, możemy zajrzeć, jak się kształtuje. No, cudownie nam tutaj. To jest generowane losowo. Tak naprawdę nikt nie ucierpiał w momencie tej katastrofy. To jest Weaver, Case, Gomez, Kane, Bloom, Moore i Batchman. To jest naszych 7 rozbitków. Tutaj w tych, powiedzmy, w tych pozycjach byłoby napisane, jakie odnieśli w trakcie katastrofy obrażenia. Nie mamy żadnych obrażeń, tak no naprawdę muszę wam powiedzieć, że wylosowało nam się to cudownie. Teraz tak, tu jest strength, tu jest morale, siła fizyczna, kondycja psychiczna. Weaver jest jakby takim przywódcą. Case jest snajperem. Każdy z tych ludzi ma jakieś swoje powiedzmy specjalizacje. Teraz tak, najlepszym moralem, najlepsze morale i najlepiej fizycznie
wyglądają ci ludzie po lewej stronie, natomiast tutaj po prawej jest już nieco gorzej. No może wyjdźmy z tego ekranu. No i mamy ten ekran, główny ekran gry, motyw muzyczny oczywiście będzie nam się powtarzał cały czas, no bo cóż można zawrzeć na dwóch dyskietkach po 880 km. Teraz tak, przemieszczamy się w ten sposób, że róży kierunku wybieramy, w którym kierunku chcielibyśmy. Z róży kierunku wybieramy kierunek, w którym chcielibyśmy, żeby nasza drużyna się przemieszczała. Tutaj mamy menu. Możemy zapisać, ale tylko do RAM dysku. Amiga dysponowała czymś takim jak RAM dysk. Teraz na PC-tach też można sobie coś takiego założyć, ale mniejsza o to. Tutaj mamy action, czyli przeszukaj teren, odpocznij, tutaj wybieramy czas, dig in, okop się, ale tak naprawdę tu chodzi o sen. Tutaj możemy racjonować żywność, normalna racja, pół racji, głodowe racje i ile mamy, że tak powiem, jeszcze tego pożywienia, ile mamy racji, mamy 126 racji żywności. Tutaj możemy zakładać pułapki, mamy granaty, no i tu możemy wyłączać na przykład obrazki, animacje, muzykę i tak. I mamy kredyty. Cóż, na początek, jak to się gra? Na początek jest dobrze ustawić, powiedzmy, głodowe racje, aby jak najwięcej tego pożywienia zaoszczędzić, bo będzie z nim krucho. Zauważcie, że tutaj nam się zaznaczyło, że mamy racje głodowe. I cóż, może wyruszmy. Skoro mamy iść cały czas na południe, na wschód, no to wyruszmy na wschód. Tak, ruszyliśmy na wschód. O, pamiętam, że te wszystkie obrazki tutaj takie też były digitalizowane, drobne. Powolne animacje, to też mam nadzieję, że zobaczymy. Nie chciałbym, żeby ten film nie trwał za długo, to jest tylko taka prezentacja, w co bawiłem się dawno, dawno temu. Tu jeszcze mamy wybór prędkości marszu. Możemy wybrać ekstremalną ostrożność, normalny i podwójny marsz, czyli taki forsowy. Ale my wybierzemy na razie normalny. No i przeszliśmy kawałek. Minęło bodajże 30 minut. Oni maszerują 30 minut, więc trzeba im teraz zafundować odpoczynek. A powiem wam dlaczego, ponieważ ci ludzie nie są w dobrej kondycji fizycznej i trzeba, aby oni na początek dużo odpoczywali. Czyli po tym marszu zafundujmy im na przykład odpoczynek, nie wiem, godzinny. Oni będą zużywali racje żywnościowe w trakcie odpoczynku, no ale niestety nic na to nie możemy poradzić, więc niech odpoczywają. Będziemy mieli kolejne piękne zdjęcie, grafik. No, wydałeś rozkaz na odpoczynku 60-minutowego. No i cóż. No i powoli będzie im się podnosiła tutaj ta kondycja. Spójrzmy jeszcze na racje żywnościowe. Ze 126 zostało nam 112. No to cóż, maszerujmy dalej w kierunku wschodnim. Proszę, ten krzyżyk się przesuwa. To jest właśnie to, co wam mówiłem. Te digitale takie właśnie, jak to żołnierze w Wietnamie przemierzali dżunglę. Oczywiście będzie tutaj mnóstwo pułapek, będziemy się natykali na patrole Wietkongu, na gniazda karabinów maszynowych. Nasi żołnierze będą ranni wielokrotnie w momencie takich potyczek. No, gra jest przednia. Naprawdę robiła na mnie w ówczesnym czasie bardzo, bardzo duże wrażenie. No i cóż tu mamy? Jak tam nasi panowie, no za dobrze z nim nie jest, także znowu godzinny odpoczynek im zafundujemy. No i tak to się gra, gra i grało. 60 minut. Okay. Nie wiem, muzyka, ona jest piękna, tylko że w pewnym momencie staje się męcząca, bo ten motyw ciągle się powtarza muzyczny.
Natomiast milknie w momencie, kiedy natrafimy na jakąś część zręcznościową gry. Wtedy ta muzyka milknie i mamy jakieś tam efekty dźwiękowe, wystrzałów i tak dalej, w zależności na co natrafimy. Aha, w ogóle do przebycia to mamy 58 mil po drodze. Jak tam nasz... bardzo musimy dbać o to, no, o pożywienie i o kondycję naszych ludzi. No, już jest coraz lepiej. Czyli maszerujemy dalej. Myślę, że skrócimy już teraz nieco te czas odpoczynku. Maszerujemy w dalszym ciągu na wschód. Ja myślę, że ten film, no nie wiem, potrwa z 15-20 minut. Chciałbym się natknąć na jakiś patrol, ale nie obiecuję. Zobaczymy, jak to będzie. Chyba, że przerwę nagranie. Chociaż w sumie nie, no chciałem wam po prostu przedstawić tę grę, żebyście wiedzieli. Bo pewnie niektórzy znają tego typu zabawę jeszcze na starym sprzęcie, a co dla co niektórych mogą to być? Może to być jakaś tam ciekawostka. Okej, odpocznijmy w takim razie 30 minut. Tak, wydałem rozkaz, aby odpoczywali 30 minut. No nie jest źle tutaj z panami, że tutaj mamy most. Na południe mamy most, ale nie polecam go przechodzić przez most, ponieważ no oczywiście tam będą patrole Wietkongu, możemy się natknąć na silny ostrzał. Ja powiem wam, że najlepiej jest przemknąć tutaj południową stroną, ale no musimy też zaopatrzyć się w pożywienie, także ja będę próbował tutaj dotrzeć do tej wioski i tam spróbować się w coś zaopatrzyć jeszcze. Idziemy dalej, no proszę, mamy grafiki. Uwierzcie mi, że w tamtych czasach robiło to niesamowite wrażenie, a też zwróćcie uwagę, że Amiga 500 była komputerem 16-bitowym, czyli tak jak 286. IBM PC. Byłbym zapomniał o odpoczynku, to też trzeba dbać o to. Pół godziny odpoczynku. Mamy już... rozpoczęliśmy grę o 10. Pamiętam. Coś po 10, teraz mamy już 15.24. No i cóż, jak tam nasi... No nie jest źle, morale jest w porządku. Ta siła fizyczna też nie jest najgorsza, także możemy maszerować dalej. Nie wiem, czy nie powinienem zmniejszyć tu prędkości marszu, ale myślę, że jeszcze możemy. Będziemy teraz przechodzić przez drogę. Te czarne kropki na mapie to jest droga. No proszę. Kolejne digitalizowane zdjęcie. No ileż to było radości, jak się oglądało taki pseudofilm w tej grze. Weaver. Co on zrobił? No, wlazł w pułapkę, był mi traf. Zobaczymy, co też mi się stało chłopu biednemu. Wow. Oparzenia i... cuts. Rany. Cięte, czy... na stopach i... nogach. Czyli poparzenia i... no i rany takie właśnie na stopach i nogach. No niedobrze, niedobrze. Oczywiście morale już mu spadło. Niech teraz w takim razie poprowadzi... aha, właśnie, bo tutaj jeszcze możemy wybrać, kto prowadzi, a kto... no kto prowadzi albo kto jest scoutem, czyli takim zwiadowcą. Myślę, że tutaj dobrze będzie, jeżeli wyślemy Mura jako scouta, aby rozglądał się tu po okolicy. Właśnie nie zadbałem o to, mogłem zrobić ten marsz właśnie z ekstremalną... zabrakło mi słowa. Że się nabije. No, ostrożnością, o właśnie.
Czekajcie. Akcja search. Nie, tu nawet nie ma co przeszukiwać tego. Jedzenia jeszcze mamy sporo. Przeszukujemy miejsca, gdzie stoczyliśmy potyczki takie z wrogiem. Wtedy możemy znaleźć jedzenie, amunicję, szczególnie oczywiście po tych potyczkach, które zwyciężyliśmy. No i cóż, no idźmy dalej. No proszę, piękny krajobraz o Wietnamu. No, w sumie powiem wam, że dobrze się stało, że Oliver wlazł w tą pułapkę, bo przynajmniej zobaczyliście, co nam grozi tutaj w tej grze. Okej, może skręćmy w takim razie na południowy wschód. Spróbujmy przejść w kierunku drogi, aby jak najmniej się przedzierać, ponieważ te niebieskie punkty to są takie mokradła, to jest bug. Nie, tam panowie, chyba nie odpocząłem. No, mur się męczy, ponieważ zwiadowca męczy się znacznie bardziej niż tak normalnie maszerując. No ale no niestety, ktoś musi. Pójdźmy w taki... A, znowu nie odpocząłem. Ale dobra, to przejdziemy kawałek i zrobimy taką godzinę. Zrobimy godzinny odpoczynek. Nie jest to dobre, ponieważ powinniśmy systematycznie odpoczywać. Pół godziny marszu, 15 minut, czy 20 minut odpoczynku, czy więcej. Okej, zagadałem się z wami po prostu. Okej, czyli jesteśmy już blisko drogi. Możemy teraz iść na... Północny wschód. No, pomaszerowali dłużej, niech to będzie godzinny odpoczynek. No cóż, moi drodzy, myślę, że będę kończył ten pierwszy taki odcinek dotyczący Orentiona i Amigi. Mam jeszcze Amigę, że mogę się nią pobawić, mam sporo dyskietek, jeszcze gdzieś tam w jakichś kartonach. Ale cóż, no teraz nagrywanie za Amigi jest utrudnione, musiałem to robić przez jakąś kartę telewizyjną, więc myślę, że emulowane też nie jest złe. No i cóż, myślę, że to nam na razie wystarczy, jako taki pierwszy odcinek. Proszę o jakieś komentarze, czy uważacie, że powinienem to kontynuować. Zaproponujcie coś, jeśli ktoś zna jakieś stare amigowe gry. Ja myślałem może o Lotusie, albo o Super Frogu, ale to jeszcze kwestia przemyśleń. Także cóż, dziękuję wam za oglądanie i do następnego odcinka, do następnego zagrania. Trzymajcie się. Cześć.